Także możemy rozpoczynać. Witam bardzo serdecznie Państwa. To już trzeci raz, gdy spotykamy się z okazji jubileuszu. Świętowaliśmy pięciolecie, dziesięciolecie, a dzisiaj będziemy świętować jubileusz piętnastolecia zespołu Wicinianki. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tej pięknej sali w Kuzowie. Coś mnie nie słychać? Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tej pięknej sali w Guzowie i że mogę powitać wszystkich Państwa, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Serdecznie witam Pana Burmistrza Andrzeja Kamyszka, Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Helenę Sagasz, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Zbigniewa Walczaka, wraz ze swoim zastępcą panią Danutą Rudwikowicz, panią Elżbietę Wawrzyniak, przewodniczącą Komisji Oświaty, naszą panią dyrektor GOKU, panią Hannę Łabodzińską, opiekunkę seniorów, panią Teresę Jankowską. Witam bardzo gorąco przedstawicieli Radia Zachód, współpracujących z Radiem Zachód, Państwa Janinę i Jana Wilgów, radnego Andrzeja Jankowskiego wraz z małżonką, panią sołtys Justynę Sierko wraz z Radą Sołecką z Guzowa. Serdecznie witam naszego instruktora muzycznego Karola Maćków, który nie tylko nam przygrywa, ale też gra w zespole Czarno-Biali, a cały zespół jest tu dzisiaj z nami i swoją muzyką uświetni nam jubileusz. Bardzo gorąco cały zespół witamy. Bardzo gorąco witam zespół.